Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Let's Play The Stardew Valley. Pierwsze co muszę prosić, że po prostu miałem opóźnienie po prostu z nagrywaniem tą serią, bo niestety za bardzo byłem skupiony CS-em. Troszeczkę starałem się zagrać w Antarnet, jeżeli kogoś może zainteresować, uleję. To po prostu dajcie znać, może wam nagram z Antarneta, tylko że po prostu wiedzieć, czy najpierw byście chcieli. Tak już powiedziałem z tego, zobaczmy troszeczkę co mamy do roboty, bo trochę nie pamiętam. Okej, brakowało nam 5 osób do zobaczenia. I musimy coś zasadzić. Fiber, bambo. Tylko chciałbym wiedzieć, jak się można zasadzić coś. Ale dobra. Na razie olejemy to. No i mieliśmy po prostu dokończyć, gdzie nie byliśmy. Ja pamiętam, że nie byliśmy jeszcze tutaj. Tam byliśmy, bo tam był autobus. Co to są za dźwięki? Autobus jak zawsze nie działa, więc olewamy to. Tutaj są jakieś te. Dobra, my sobie użyjemy aksa. No i tak nie możemy nic zrobić. No to szukamy dalej losu osób do po prostu do poznania. Tylko ten... Niestety ten deszcz komplikuje nam sprawę, bo będą wszyscy bardziej w domach. A jak będą w domach, to ja nie będę mógł za bardzo się z nimi widzieć. Ale nic mnie nie kosztuje zawsze sprawdzić, nie? Okej. Nie wiem, czy w tym domu ja byłem. Pelican Town. Dlaczego nie mogę wejść? Jest zamknięte. Okej, łopata mi nie jest potrzebna. Ja muszę poznać ludzi. Kurde. No to idziemy szukać dalej. Okej, chyba w tym domku myśmy byli. A nie, jest otwarte dopiero później. Ale ja pamiętam, że chyba byliśmy. No zobaczymy. Tak, byliśmy. Tu nie byliśmy, w tym mieszkaniu, więc musimy tam na siłę iść. Ale niestety jest zablokowane z tej strony, więc trzeba znaleźć jakieś po drugiej stronie to przejść. Możemy przejść przez Jaja Market. Ale mi wielkie jaja. No dobra, to my sobie przejdziemy od tej strony, jako w dół. Czekajcie, to jest przejście. Może tutaj przejdziemy, tak będzie prostszej. Nie można. Jak miło, jak ktoś to musi komplikować sprawy. No dobrze. Wiem, że jeżeli ktoś ogląda Stardew Valley i mówi: o, jak ten kretyn, kurde, jeszcze nic nie zasadził, ani nic. Dlatego, że po prostu jeszcze do tej gry ja za bardzo nie mam ręki. Jako w tym. Gram praktycznie w tym samym momencie, kiedy nagrywam, więc ani nie testowałem, ani nic. Więc to było nawet fair. Wiecie, czasami jest o wiele lepiej nagrać, jak powiedzmy, na ciemno, niż... A nie, joja! Ja rozumiem, że to są jaja. Przepraszam. Ale gapa. Dobra. Okej, tutaj nie mogę przejść, a ja muszę przejść po drugiej stronie. Trzeba gdzieś po prostu przejść. Zobaczę, czy może jest otwarty. Pasja? A nie, to było X. Okej, mam tutaj... Nie obchodzi to, ale chyba ze sprzedawcą nigdy nie rozmawiałem. Nie. Czy mogę okraść? Nie, żartuję. Nie. Mogę tylko kupować, ale na razie na mnie to nie obchodzi. Ja muszę znaleźć... Jak porozmawiać ze wszystkimi osobami. Okej. Out of order. Okej. Mogę tam przejść? Chyba myśmy tu byli. Ja też nie pamiętam, gdzie myśmy chodzili w Stardew. No to na razie nas to nie interesuje, zrobimy leave. Ale ja chciałbym też wiedzieć, kogo mi jeszcze tu brakuje. O, okej. Tą osobą jeszcze nie rozmawiałem. Jestem stosem pewny. No i 4 osoby jeszcze zostały, nareszcie znalazłem kogoś. Może ktoś jeszcze jest w bibliotece, gdyż powinnam, że to jest jedna z miejsc, których naprawdę lubię. Na przykład lubię czytać nie tylko anime, mangi,
ale też lubię czytać porządne książki. Tak jak na przykład mam całą kolekcję tego Game of Thrones. Oczywiście po włosku. Tylko w tym. Okej, pokażę mapę. Tam nie dojdę, więc tam trzeba to olać. Mainz. O! Czekajcie, tam też nie byłem. Okej, to musimy się cofnąć. Teraz posprzedamy trochę rzeczy. Muszę jeszcze zrobić drewno. Kurde, prawie wygląda to jak Minecraft. A niestety nie żeby źle mówić komuś cokolwiek. Ja nie przepadam za Minecraftem. Nawet jeżeli trochę antarnet to przypominam. Wiem, że to może być trochę faktyczna ironia. Ale dobra, no trzeba iść dalej. W jaki sposób? Ja muszę iść tutaj, okej. Tutaj jest plac zabaw. Nie chce ci się bawić? Bardziej woli walić. Dobra. Pelican Town. Da, to jest przejście, dobra. Wiem, czas już mija. A jeszcze praktycznie tutaj w tej grze nic nie zrobiłem. Okej, ja sprawdzę. O, czekajcie, tu jest kopalnia. Nie wiem, czy tutaj. Tu jeżeli się zmienia, to powinno, chyba można będzie wejść. No dobra, zobaczmy tutaj, czy coś będzie. Lub ktoś. Siema! Dlaczego z tobą nie mogę rozmawiać? Co to są za jaja? Co to jest, bagowany? Chyba, że już z nim rozmawiałem i on po prostu nie ma żadnych opcji. No dobra, wychodzimy stąd. Kurde, czas mija za szybko. Okej, my musimy się dostać tamtą stronę teraz i iść w górę. Tu coś mamy. Ale jak zawsze nie funkcjonuje. No, dlaczego ja się teleportowałem? Ja chciałem dostać się tam! Jasny gwint! Ja już naprawdę nie wiem, co powinienem zrobić. Co ja źle robię? Tutaj mam coś zasadzić. Kogoś. Nie. Dobra. Może w tym odcinku chociaż coś spróbuję zasadzić. Planters in Spring. A my jesteśmy w deszczowym dniu. Source for plants. Czy mogę to jakoś zasadzić? On mówi, że ja mogę, że to powinien zasadzić dopiero kiedy jest... nie sprint, tylko spring, to jest... no kurde, angielski mi się zaczyna walić, no dzisiaj mam pecha. Okej, wrzucimy tutaj. Kamyczki też jest to potrzebne, się sprzeda. Pieniążki zawsze potrzebną, hej. Okej. A teraz pytanie, jak ja mogę zasadzić? Dobra. Muszę i tak tutaj trochę oczyścić, bo... Klej. Co to jest? A dobudowanie. To nie będzie mi potrzebne dopiero później. O! Mogę zasadzić! Jest! Dark Wall stał się porządnym farmerem! Tutaj pokopiemy. Mamy tutaj więcej miejsca. Okej, raz. To oczywiście będę musiał zakopać, jak znam życiem. Okej, będziemy dalej kopać. Okej, zobaczmy, czy tyle to wystarczy, jak zawsze nie. Jeżeli ktoś się pyta, czy ja to robię dlatego, że po prostu tak trafiłem, czy tak dla nudów, to jest dlatego, że po prostu tak trafiłem. Dwa. Jeden. No i... O, tulipanki. Świetnie, zaraz sobie je zasadzimy. Okej, zasadziliśmy. Teraz to muszę oczywiście zakopać. A nie, to jest do cięcia. Oczyścimy tutaj rzeczy, które nie są potrzebne. Żegnam. Okej, tutaj musimy zasadzić tulipany.
Może jakieś piękne kobiecie by się przydały. Klaja. Okej, zasadzimy ziemniaczki. Zawsze ziemniaczki są dobre. Tym bardziej nasze polskie. Nawet jeżeli wyłącznie sobie tutaj brakuje polskich ziemniaczków. Bardziej są tutaj albo hiszpańskie, albo włoskie. Okej. Pickaxe. Nie! Nie! Nie to! Kurde, uszkodziłem. Nie chciałem tego zrobić. Pytanie, czy jak ja chcę to zakryć? Jest jakiś moment, bo ty... Okej, znaczy... Podlejemy. Potrzebujemy tak dużo czasu. Okej, będziemy mogli sobie połowić. A że walimy z aksa. Okej, tutaj trzeba rozwalić to. Trzeba powoli czyścić całe to miejsce. Dopóki mamy jeszcze siłę. Chować. Czy mogę rozwalić to drzewo? Nie. Okej, no to... To trochę było wyszczyć. Okej, tutaj weźmiemy... A, nie to, nie to narzędzie. Dziękować. Okej. O, odnowiłem wodę. I tak już jest późno. A, mam za słabego aksa. Szkoda. Spadło mi do wody. Nie. Jeżeli skoro mam trochę siły, to po prostu się oczyści. Nie dziwcie się, kurde, że troszeczkę się z tym bawię, gdyż, powiem wprost, jest potrzebny czas. Nie tylko, żeby to wszystko oczyścić, ale też, żeby po prostu zrobić po prostu na normal, bo dlatego, że nie mogę, bo też się nic zasadzić, kiedy nie ma się miejsca, nazwijmy to. O! Mam nasiona. Zobaczymy co się urodzi. To są taki miksik. Okej, no to wybierzemy hoł. No i spróbujmy je zasadzić. Okay. To też mogę zasadzić? Nie. Okej. Drewno. Niestety ciężko się pracuje jako farmer. Na szczęście w prawdziwym życiu nie muszę nim być. I mam nadzieję, że nie będę musiał. Nie oczywiście dla osób, które po prostu pracują na farmach, tylko że... Co się stało? Coś znalazłem. No proszę, jakiś kawałek czegoś. Może być przydatny. Zobaczymy potem to, jak będzie... Dzień później, jak będzie. I zobaczymy. Poczekajcie sekundkę, bo telefon mi dzwoni. Oczywiście jak się to się nie nagrywa, to się... Oczywiście się zajmuje albo rozmawianiem przez telefon, albo nagrywaniem. Lepiej nie robić dwóch, żeby nie rozpieprzyć... Jako ten... Nagrywanie. Inventory full! No nie! Pokaż, czy mam jakieś rzeczy, które mogę po prostu zasadzić jeszcze. Entliczek, pętliczek. Nie chcę instrukcji. Czy zdarzy się wykudek? O, jest. Okej. Kolekcja skilly.
A! Nie wiedziałem o skillach. Nie. O, a ta już chce iść spać. Bo jedna rzecz zaśpi. Dobra, wrzucimy ostatnie rzeczy tutaj. Wrzucimy trochę tych fiber. To nie jest potrzebne. Drewno zostawię, wiecie nawet dlaczego. Coal. A to też wrzucę, nie jest potrzebne. Niech to się sprzeda, trochę pieniążków. A my idziemy lulu. Oczywiście chcę spać. Okej. No trochę pieniążków mi wlazło. Okej. Trzeci dzień chyba wiosny. Już się nie mylę. Okej, to jest plus. A, 15 gram. Okej. To będzie czwarty. Okej, zostało zapisane. No i mamy więcej hajsu, co się nam od razu oczywiście przyda. No dobrze, panie i panowie, ja na razie jak zawsze w każdym odcinku, kiedy idę spać. Albo nie, jeszcze po sobie nagrywamy. O, patrzcie, już jak pięknie zaczęły rosnąć nasze piękne te. Okej. No powoli, powoli się robi progres, ale będę musiał iść do miasta, kupić coś więcej do nasadzania. Okej, no to my idziemy, zobaczymy. Coś jeszcze mogę zwiedzić, tam jeszcze nie mogę wejść, tam byliśmy, tu byliśmy. Z kim ja się jeszcze nie widziałem? Okej, my musimy iść do tego, do Black Mist. Od razu wyjdziemy do sklepu kupić nasiona. Szpital Minis, Pierre. Okej, zobaczymy. Jest zamknięty, dobra. Najpierw jest chyba jeszcze zamknięte. No dajcie mi nasiona, mi są potrzebne. Zamknięte, zamknięte i zamknięte. Gdzie jest do Black Mista? No to idziemy dalej. Nie idę po książki, powiedziałem to. Nawet jeżeli chętnie bym tam poszedł. Co działa się, mogę to otworzyć? Nie. Myślałem, że będzie można. Zamknięty do godziny 9. Okej. Okay. W razie będziemy przychodzić z bronią. A może pójdę połowić. Tak chodzi, żeby coś porobić. Okej. Okay. Tutaj wejdziemy do mieszkania. Zamknięte. Tam jeszcze nie mogę się dostać, bo nie mam wystarczająco drewna. Oni chcą 300 sztuk drewna. Nie wiem w ogóle skąd mam to wyciągnąć. Ale się to na pewno zrobi. Dobra! Wejdę na chwileczkę na ryby. Zamknięte. O, jest! Cześć facet! Okej, no to my se połowimy w tym czasie. O, na maksa wyszło mi. Znaczy, czy mogę wyciągnąć? Mam coś? Pewnie jeszcze nie potrafię dobrze łowić. Na czym? No słabo? Dobra. Max. Chyba za wolno zareagowałem. Zobacz to teraz. Jak nie oleje to. O, mam pecha, niestety. Nawet, że potem może potrzebuję trochę czasu, żeby się nauczyć łowić. Okej, my wchodzimy do sklepu. Bamboo pole. My z czego mamy? Cooking. Okej, ja mu zobaczę chwileczkę moją wędkę. A nie, mam to samą. To dlaczego, kurde, chcę, żebym płacił jeszcze 500? Okay. Ile drewna? Plam. No, ten... A mogę wziąć drewno? A to co to jest?
Kto cię kazał wyłowić? Okej, weźmiemy następną muszelkę. To się sprzeda oczywiście. Tam było zamknięte. Wracamy do miasta. Mamy wejść do Black Mista. Ciekawe, ile będzie kosztowało to rozbiciem tego jajka, któreśmy znaleźli. Przypominam, że chodzi o to. Geod. Siema, potrzebuję twojej pomocy. Okej. Otwórz mi. Dam ci. Co to jest? Nekoid. A co to jest Nekoid? Tak, weźmy na wieczór do sklepu. Copper, gold. Dobra, nic nie masz. Okej. Ja chciałbym wiedzieć, gdzie są inni, którzy po prostu nie rozmawiałem. Closed until summer. Zamknięte aż do wakacji. Czyli nie wakacje, tylko chodzi o czas. Tutaj nic nie ma. O, czekajcie, chyba z nimi rozmawiam. No, facet, stąd porozmawiać! A, z tym już to rozmawiałem z tą. Może z psem trzeba poznać się. Cześć pies, cześć mięso, jestem Tomek. No, dlaczego ona chce łowić? Okej, tu nic jest do omówienia. Tu nic nie ma. Gdzie? Z tym ja już rozmawiałem, pamiętam. Tutaj nic nie, nikogo nie ma. Zobaczmy, ile zostało. No, 4 osoby, jak zawsze. Nie mogę znaleźć. O! Inventory full. Starcem już rozmawiałem. Ale ja chcę tam wejść. Co jest, że mi nie pozwala wejść tam? O, cześć. Dziękuję. Ale ja chcę tam wejść. Wreszcie rozmawiałem. Z ptaszkiem na pewno nie porozmawiam. A i na pewno z królikiem. No, wlazłem. Tam nic nie ma, tam nie wejdę, ale ja już chyba pamiętam, że z nim rozmawiałem. O, ona jest szczęście, że wchodzi i będę miał pewność. No, tak myślałem, nie rozmawiałem już z nim. Jeszcze nie rozmawiałem, no to jest szaleństwo szukać wszystkich tych osób. Może z tobą nie rozmawiałem? Nie, z tobą też rozmawiałem. Ja muszę iść na chwileczkę też do sklepu. Muszę kupić te... Jeszcze sobie przejdziemy się bliżej. Tutaj pamiętam, że byliśmy. Każdy mu sprawi się, ona bije. Zamknięte mogą tylko wejść przyjaciele. Takim ja jestem? Nieznajomym? Może wyjedziemy na dół? Ej, kim jesteś? Chyba cię nie znam. Nie, znam cię. Pech. Może do tego... Do maga trzeba iść, który tutaj mieszka. A to co to jest? Dziwne. Tu jest jakieś opuszczone. Czekaj, czy mogę wejść? Wygląda jak opuszczone. Dziękuję, kapitanie, też to widziałem. Z kim mogę znaleźć, żeby ten... Sever. Może w tym... W kanałach kogoś znajdziemy? Ale jak znam życie, będą zamknięte.
Zamknięte. Jak zawsze. Za dużo turystów przychodziło. Połowić w kanałach. Dobra. Oprócz tych kretyństw. Szukamy dalej. Gdzie jeszcze można poszukać? Tam już próbowaliśmy wejść, nie możemy. Ja praktycznie nie wiem was, gdzie są cztery osoby, które po prostu nie znają. Może z krową trzeba porozmawiać? Żartuję. No, ale nie sądzę, żeby ta gra była aż tak tempa, że po prostu trzeba porozmawiać z krową, żeby ten... pamiętam, że tutaj było zamknięte. No tak niestety. To my, w które pójdziemy do sklepu, jak powiedziałem. Okej, jaja, czyli joja. Znaczy mi się kojarzy z jajami, nie wiem dlaczego. Może takie pismo. Kto cię kazał wyciągnąć? Próbujmy z nią porozmawiać. A, może dać jako prezent. No patrzcie. Nie wiedziałem, może to komuś dać na przykład do przyjaciół. Interesujące. Nie, nie dam ci. Z tym nie może rozmawiać, gapi się na psa. Też nic nie ma. Jedyne co myślę, to jeszcze community center. To chyba jest jeszcze jedyne miejsce, które nie byliśmy. No i od razu to sprawdzimy. Zamknięte. Jak zawsze mój pech. To gdzie ja mam iść? Pewno w tam, gdzie jest ciemno, nie pójdę. A, miałem iść jeszcze do jojo tego. O, czekajcie. Z nimi nie powinien chyba rozmawiać jeszcze. Nie. Już z wami też rozmawiamy. Moje szczęście znaleźć wszystkie osoby, które nie. Szybciej znajdę osoby, które już widziałem, niż... żeby nie znaleźć ostatnie cztery. Okej. No to my jedziemy do Joja Jajo Market. Kupujemy te ostatnie rzeczy, które są potrzebne. Muszę się pospieszyć, bo zaraz będzie zamknięte. Mam nadzieję, że oni zamykają o 20, tak jak powinno się zrobić. Już niedaleko. Joja, okej. Okay. Join us, okej. Okay. Jest tam unavailable. 5000! Nie, dziękuję, nie mam hajsu. Dobra, idziemy do kasy. Nie potrzebuję coli, potrzebuję... Ach, inventory full. A mogę sprzedać? O. Każę mu sprawdzić, a on robi co innego. Czek... Flowing ryż. Będę musiał, kurde, najpierw oczyścić trochę kwikunek. No niestety. Mój pech. Chciałem dobrze. Nie ma miejsca. Protestujemy dzisiaj. Należy się sprzedać te cholerne muszle. Od klozetu. O, już noc. Już 20, wszystko zamknięte. Jak zawsze nie mogę znaleźć... W ciągu dwóch dni znalazłem tylko jedną osobę, której jeszcze nie poznałem. No, może w przyszłości znajdę. Ja poprzedam trochę rzeczy przed pójściem spać. Oczywiście trzeba iść prosto. Okej. Ktoś tam żył, już na pewno nie będzie. Rzucimy kamyczki, rzucimy drewno, rzucimy, nie jest potrzebne. Masel, wrzucimy, potrzebuję hajsu. Tamte nasze te się rosną, to dobrze. My sobie tutaj zabawimy się jeszcze zniszczenie trochę kamyczków, zanim pójdziemy spać. Piątka. O, fibra. A to są sobie te kamyczki.
to ja będę musiał pewnie jak znam życie naprawić tam. No, co ruiny, będę musiał to naprawić, jak znam życie. Wtedy ten teren jest strasznie ciężki do roboty. Dlaczego musiałeś wybrać taki kamieniały? Przejmiemy się do dżungli. No, pospieszymy się. A, zrobimy trochę na hardcora. Tak już za chwilę pójdzie spać. Wielkie kamyki, ja nie wiem jak je rozbić. Już jest północ prawie. Ciekawe czy można być dłużej niż północ. Nigdy nie próbowałem. O, znowu inventory full. Tak, patrzcie już, od razu wrzeszczy, jest 12. To twój koniec, masz iść spać. Będzie spała dłużej, będzie niewyspana, będzie zasiła pewnie energię, jak znam życie. Nasze te kwitną. O. Wyrzucimy. Kamyki to samo, trochę pieniędzy tam się zwrócą. Okej. Okay. No i idziemy, lul. Tak, chcę iść spać. No dobrze. O, trochę pieniędzy się wróciło. Świetnie, trochę się przydało. Prawie 300. No dobrze, ja dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Postaram się na następnym odcinku troszeczkę więcej zasadzić. Kupimy troszeczkę tych nasion. Zrobimy może jakoś ładny ogrodzik. Każdy w własnym życiu marzy o własnym dobrym ogródku. Ja dziękuję, tak jak z tej strony zawsze Dark Wolf. Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę. Jeżeli nie łapki w dół, oczywiście piszcie komentarz. Zawsze... Czy Wam co się podoba, a co nie. Oczywiście nawet, że co według Was co powinienem poprawić. Nawet czasami dla głupoty. Ale dobra, trzymajcie się. I dobrego wieczoru. Siemanko!